Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: idzie przed wami do Galilei, tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Zaskoczenie. Takie było doświadczenie owych kobiet, które w niedzielny poranek przyszły do grobu Jezusa, aby dopełnić obrzędów pogrzebowych. Czy zdążyły się już pogodzić ze śmiercią Chrystusa? Śmierć 33-latka, tak dobrze zapowiadającego się cudotwórcy z Nazaretu, była dla nich nie pierwszym zaskoczeniem, ale i nie ostatnim. Idą do grobu przyciśnięte smutkiem tak wielkim, jak głaz u wejścia do grobu. Idą i snują plany, jak one, wątłe niewiasty, zdołają poruszyć głazem. Na miejscu okazuje się, że to Chrystus usuwa z ich serca głaz smutku i lęku. Owe kobiety, w odróżnieniu od apostołów zamkniętych w jerozolimskim wieczerniku z obawy przed Żydami, podjęły decyzję o zmierzeniu się z traumą. Z depresji, jaką przeżywały, mogły wyjść jedynie zmierzając się z jej przyczyną, zmierzając się ze śmiercią nauczyciela z Nazaretu. Serce człowieka jest gotowe przyjąć dar nowego życia dopiero wówczas, kiedy zaakceptuje śmierć. Trzeba nam razem z Chrystusem przejść paschalną drogę od męki, śmierci do zmartwychwstania. Życie w pełnej wolności zaczyna się w chwili akceptacji śmierci. Jak długo śmierć budzi w nas lęk, tak długo nie możemy doświadczyć prawdziwej wolności. Trzeba nam wpierw zaakceptować fakt, że śmierć jest naturalnym etapem każdego ludzkiego życia, także mojego. Że nie jest to nic strasznego, bo jeśli przeszedł przez nią Jezus, to On może i nas przez nią przeprowadzić. Niech święta wielkanocne napełnią nas autentyczną radością z życia, które w Chrystusie się przemienia, ze śmiertelności w nieśmiertelną wieczność. Żyjmy tak, jakby nasze życie miało się dziś zakończyć, ale cieszmy się tak, jakby miało trwać wiecznie. Jezus zmartwychwstał i my z Nim powstaniemy z martwych.